Deku kocham i zajmuję się nim od dawna. W szufladzie mam prawie wszystko, ale najbardziej kocham takie mega proste projekty. No wiecie, takie dla początkujących. Tego typu projekty to są dla mnie takie deku placuszki kartoflane. Wyobraźcie sobie, że jesteście na dużej imprezie, stół zastawiony wszystkim. A człowiek tak się rozgląda i myśli, wow, ale bym zjadła takiego pysznego, chrupiącego placuszka kartoflanego ze śmietaną. I jak widać, dzisiaj jajo placuszek i serduszko placuszek. To, co wystawało, obskrobałam, a następnie pomalowałam na biało. W sumie to pomalowałam dwukrotnie. Ja pomalowałam białą farbą akrylową, ale można primerem. Papier ryżowy. Po pierwsze, wzór jest śliczny, a po drugie, ryżówka jest znakomita dla początkujących. Serwetki co prawda są tańsze, ale bywają kapryśne. Jeżeli podczas przyklejania coś się zagnie albo rozerwie, to już niestety mamy pozamiatane. A papier ryżowy jest cierpliwy i wybacza wiele błędów. Jeżeli go przyklejamy na obłą powierzchnię, na przykład jak jajko, bombkę albo nasze serducho, to trzeba po prostu papier porozrywać w miejscach, które nie szkodzą obrazkowi. Kleju nakładam grubo, trochę za grubo, bo wtedy można obrazek przykleić i ewentualnie odkleić. Jeżeli kleju dacie mniej, czyli akurat, to złapie Wam od razu i wtedy już nie będzie można tych kawałeczków przyklejać i odklejać. A dobrze jest dać kleju za dużo, bo wtedy mamy trochę luzu psychicznego. Najpierw przyklejam środek, a następnie porozrywane kawałki. Kolejność ich przyklejania jest dowolna, nie musicie lecieć po kolei. Ważne, żeby tworzyły fajne, eleganckie zakładki. Jeżeli nam się stworzą zmarszczki, będą po prostu grubsze niż zakładki i takie nawarstwienie papieru będzie nam trudno zgubić pod lakierem. Wszystko jest przyklejone, wysuszone i polakierowane lakierem akrylowym matowym. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że kropeczki w moim sercu mają bardzo specjalne miejsce. Ponieważ kropeczka to nie jest po prostu kropeczka, to jest ważna rzecz. Ona do pracy musi pasować wielkością, gęstością i kolorem. Tym razem robię je wykałaczką. Wokół zajączka jest wianuszek z listków i te listki są bardzo, bardzo delikatne. I moje kropeczki także są delikatne i pasują kolorem do listków, bo akurat na tym jajku listki są fioletowe, a na tym są brązowe. Ta praca od początku miała być minimalistyczna i delikatna. I do uzyskania takiego efektu potrzebowałam właśnie takich delikatnych i maleńkich kropeczek. A jeżeli ma być jeszcze elegancko, to warto polakierować. W klasycznym deku, żeby osiągnąć piękny, idealny błysk, trzeba wielokrotnie lakierować i szlifować pracę. A ten lakier pozwala osiągnąć piękny błysk bez szlifowania, ponieważ się samopoziomuje. Ale nie jest tak różowo, jakby się wydawało, ponieważ lakier spływa z obłych powierzchni, więc trzeba nakładać kilka cieniutkich warstw i obserwować, czy lakier nie spływa, a jak spływa, to kręcimy jajkiem. Tego typu pracę suszę w poziomie i co kilka minut odwracam schnące jajko o 180 stopni. Po wyschnięciu, po pierwszym lakierowaniu jest średnio, według mnie, 3 warstwy wyglądają już całkiem fajnie. No i jeszcze duży plus dla tego lakieru, on dosyć szybko schnie, więc co 2 godziny można swobodnie jajeczko polakierować. Ozdobą mojej pracy będą takie duże chwosty, ale przemaluję ten element, żeby mi lepiej pasował do jajek. Farba jest średnio elegancka, więc dołożę jeszcze trochę pasty woskowej, żeby mi się wszystko ładniej błyszczało. A pasty woskowe to taki preparat, który zawsze się przydaje, więc jeżeli zastanawiacie się, co sobie kupić, to pasty woskowe właściwie w każdym kolorze są świetnym wyborem i na pewno się Wam przydadzą. Przymocowanie chwosta, żeby naprawdę dobrze siedział, jest zawsze problematyczne. No i ja ostatnio robię tak. Na gorąco w jajku plastikowym wypalam dziurkę. Chwosta przywlekam. Wygląda to w ten sposób. No a zamocowanie albo dowiązanie go u góry to już przecież żaden problem. Jeszcze jakaś kokardka i moje delikatne, minimalistyczne jajeczka i serduszka są gotowe. Takie proste i minimalistyczne prace to po prostu samograj. One zazwyczaj się jako tako wszystkim podobają. No i zawsze się udają.
Hello, czy jest ze mną taka osoba, która tylko ogląda moje filmy, ale jeszcze nic nigdy nie zrobiła z deku? Zapraszam, ten pomysł na pewno się uda, a jeżeli ma być prościej, to można nie lakierować. To serduszko, czy to jajeczko w wersji matowej także wygląda fajnie. Dziwny jest ten świat, jak śpiewał kiedyś Czesław Niemen. I może właśnie teraz najbardziej potrzebujemy jakiegoś fajnego hobby, które choć na chwilę, choć na moment zamknie nas w swoim innym, kolorowym świecie. Więc zapraszam do świata alternatywnego, choć na chwilę. Tam rządzą chwościki, kropeczki i przepiękne obrazki. I w tym świecie nigdy nie będziecie same. Zapraszam na Facebooka, na naszą grupę ludzi pozytywnie zakręconych. Jak zwykle link do wszystkich produktów, których używałam w filmie oraz do naszego świata alternatywnego na Facebooku pod tym wideo.